Wyrównanie struktur danych. Dwa słowa, alignas i alignof. I czuję, że tutaj przydałoby się coś narysować na tablicy, żeby wyjaśnić wyrównanie. To jak używać alignas? Wyrównaj jak? No jak co? Możemy sobie utworzyć na przykład zmienną car, która pewnie wiesz, że ma rozmiar, no zazwyczaj praktycznie się nie spotkałem z innym, 1 bajt. Ma ona nazwę variable, a chcemy, żeby była wyrównana w pamięci tak jak int. Int ma 4 bajty, co oznacza, że jego adres zawsze będzie w takich... Jego adres będzie liczbą podzielną przez 4. Jeżeli mamy pamięć, sobie numerujemy kolejne komórki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, no to int pierwszy będzie w adresie 0, kolejny pod adresem 4, potem 8 i tak dalej, prawda? W wielokrotności 4, więc jego adres, gdzie byśmy go nie położyli, zawsze będzie podzielny przez 4. Jeżeli pierwsza rzecz pod adresem 0 będzie car, ma 1 bajt i potem będzie int, to 3 bajty pozostają puste. Ja to może narysuję, a niech będzie tutaj w naszym kochanym VS Code. Może jakiś nowy plik, jakiś konkretny język? Nie. Jeżeli mamy jakieś struktury, o, albo nawet nie strukturę, tylko main, cokolwiek. W każdym bądź razie tam jest char c, int i jakiś int i2, może to co powiedziałem, najpierw same dwa inty, to w pamięci to wygląda tak, że najpierw są 4 bajty na int, mamy numerowane od 0, komórki pamięci 1, 2, 3, 4, tak bajty sobie ponumerujmy. Przynajmniej do tylu. I tak, ten pierwszy int i będzie tutaj, na tych 4 bajtach. Potem drugi int jest tutaj. I potem od 8 byłby kolejny. Co nie? Jeżeli damy tutaj char na początku, to sytuacja się zmienia tak, że char zajmuje 1 bajt, a potem mamy 3 puste bajty. Taki tak zwany padding, wyrównanie, bo int może się pojawić dopiero pod kolejnym adresem tutaj o 4, więc tamten i2 przechodzi pod adres 8 i mamy 3 bajty niewykorzystane. Takie dziury są, tak po prostu jest, ale gdybyśmy umieścili za tym na przykład char C2, no to to będzie tak, że tutaj spokojnie się zmieści jeszcze ten char C2, a int dalej będzie, no tutaj będzie od 4. Dlaczego? Dlatego, że takie jest ich wyrównanie. Czyli kompilator zawsze jak wrzuca nowego chara, to jest wyrównanie do 1 bajta, więc może go wrzucić gdzie chce, natomiast int jest normalnie wyrównany do 4. Nie mylić z rozmiarem, pomimo tego, że są takie same i te wyrównania dla standardowych struktur, typów danych są takie same jak ich rozmiary. Chyba. I łatwo to można właśnie z rozmiarem pomylić, ale to nie jest to samo. Czyli to bardziej myślimy przy wyrównaniu, że adres danej struktury, danej rzeczy będzie podzielny przez tą liczbę. Czyli jak wyrównanie jest 1, to może być wszędzie, jak 4, to tylko w takich komórkach, które się tutaj zaczynają, adresy pamięci zaczynające się podzielne przez 4. O, czyli gdyby tutaj jeszcze pomiędzy intami był kolejny, nie wiem, char, bo tak najprościej jakiś prosty typ, char C3, no to to by wyglądało tak, że C3 jest tutaj i dopiero od adresu 12 będzie i2. Więc będą takie dziury. Natomiast ten alignas nam mówi, żeby wyrównać no, do danej wartości albo jak dana zmienna, albo dany typ. Czyli możemy wyrównywać sobie chara tak jak inta, o, w ten sposób, albo do konkretnej wartości liczbowej, czyli tym razem strukturę taką wyrównujemy do 16. I mamy tam tablicę 4 floatów wewnątrz. Albo co jeszcze, możemy też mieć jakąś strukturę cache line, znaczy strukturę akurat tablicę 128 bajtów, którą chcemy wyrównać do 129 i dostajemy błąd kompilacji, bo wyrównywać można tylko do potęg 2 na dodatek tych dodatnich, nieujemnych, czyli że nie jedna druga. Do zera też chyba nie można. Po co takie rzeczy w ogóle się robi? Możesz zapytać. I po co coś wyrównywać, że ja na przykład mam kary, a chcę sobie je wyrównać, na przykład jakbym tutaj dał align as int, to tego kara C2 chcę wyrównać tak jak int, czyli on by się zaczął od adresu 4 i tak się przesuwa nam cała struktura. Po co tworzyć sobie takie dziury w ogóle, żeby wszystko nam się przesuwało dalej? I to się przesuwa wtedy tu. wtedy pod 12 jest C3, a to idzie pod 16. Ano po to, że czasami to jest przydatne. Mamy na przykład instrukcję przetwarzania podtokowego i to jest takie rozszerzenie procesora SEE na przykład, to są jedna, MMX to były inne, z tego co kojarzę, nie wiem czy to jest cały czas, czy moja wiedza nie jest trochę przestarzała tutaj, ale one polegają na tym, że możemy jedną instrukcją opędzlować wiele danych, jeśli tylko są one odpowiednio ułożone, czyli przykładowo taka instrukcje SSE działają na przykład aż na 4 liczbach jednocześnie, dlatego tutaj aż na 16 bajtach. Jeżeli tylko sobie rozłożymy je odpowiednio, no to możemy jedną instrukcją aż 4 naraz przetworzyć zamiast pojedynczo każdą. Jak widzisz, to może mieć wpływ na wydajność. Może. Są specjalne instrukcje, właśnie też rozszerzenia do kart graficznych, na przykład do przetwarzania takiego potokowego, to tak się nazywa, gdzie trzeba odpowiednio sobie wyrównać te struktury danych, wtedy one się odpowiednio ułożą w pamięci karty graficznej i może lecieć cały potok, cały strumień i to działa jak taki karabin Gatlinga czy też M16 minigun, ten taki wielolufowy, gdzie wszystko tak szybko po prostu strzela sobie danymi i jest przetwarzane. Więc to może być przydatne. Na co dzień nie. Znaczy to może też służyć do zmniejszenia nie, ale tak do wyrównania pod jakieś konkretne algorytmy, rozszerzenia, typy przetwarzania danych. O. W praktyce chyba rzadko spotykane, być może w embedded. Tam myślę, że tak jak najbardziej. Więc alignas to jest jedno takie słowo. Myślę, że to też wystarczyło taki rysunek zamiast tablicy, gdzie mniej więcej powiedziałem jak to się prezentuje. Podsumujmy. Alignas stosujemy do deklaracji zmiennej lub składnika klasy, o tym właściwie nie mówiłem, ale tak, tutaj mamy sobie zmienną albo jakiś składnik klasy, a to też nie widać, bo użyłem alignas dla całej struktury, natomiast można też pojedynczy składnik klasy sobie wyrównać, tak samo jak tutaj zmienną i całej deklaracji definicji klasy, struktury unii albo enuma takich rzeczy, czyli to jest właśnie ten drugi przypadek. I tam piszemy sobie jakieś wyrażenie, gdzie to wyrażenie musi być potęgą dwójki, dodatnią na dodatek niezerową i można też podać inny typ, czyli tak jak wyrównaj do typu danego jakiegoś innego. Alignas0 nie ma żadnego efektu, a jeśli alignas zmniejszyłoby wyrównanie, które normalnie ma dana struktura, to ono nie jest zastosowane. Czyli nie możemy na przykład napisać sobie, że tego inta chcemy wyrównać. Znaczy możemy, ale nie ma znaczenia. Alignas 2. Czyli że ten int, który jest tutaj, o, my sobie zmienimy, żeby on nie był tam od 8, tylko tu, tak byśmy chcieli, ale to nie zadziała, bo nie można w dół. Czyli jak int standardowo ma 4, no to nie będzie miał mniej, ale możemy zrobić 8. I tak jak standardowo ten int był tutaj od 8, no dalej będzie od 8, niestety, bo jest 8. Ale gdy damy 16, no to nam się robi już niezła dziura i on tutaj będzie. Taka duża dziura nam powstaje. I jest jeszcze drugie słowo alignof, myślałem, że w oddzielnym wideo, ale i tak już tutaj było wspomniane, że alignas, alignof, type ID. Alignof służy do sprawdzania wyrównania danej struktury w bajtach, czyli tutaj mamy jakieś sobie strukturki, tutaj mamy już wypisanie ich za pomocą alignof, ile wynosi ich prawdziwe wyrównanie. No to co? Dla kara 1, to było akurat sprawdzałem na innej architekturze, więc się nie sugeruj, u Ciebie to może dawać zupełnie inne dane. Wskaźnik. Wskaźniki to jest w ogóle inny typ, wskaźnik na 8, czyli architektura 64-bitowa, klasa foo, która jest tutaj widoczna, cała struktura, do 4. Struktury nie jestem pewny, ale albo się wyrównują tak jak ich pierwszy element, chyba tak, mają takie wyrównanie jak ich pierwszy element, który zawierają domyślnie. Ale to by trzeba było sprawdzić. Dalej, mamy jakąś strukturę empty, czyli pustą, nie ma nic, one są wyrównane do 1. Mamy empty64, która ma specyfikator alignas, wyrównaj do 64 i za pomocą alignof faktycznie sprawdzamy, że to się do tych 64 wyrównuje, więc tak będzie w pamięci. Natomiast jeżeli damy alignas1 dla takiej struktury o nazwie duże double, które zawiera double wewnątrz, no to nam nie zmniejszyło, to będzie wyrównywane, było 8 pierwotnie, bo double pierwszy element miał 8, no i nie zmniejsza się. Aha, jeszcze jest taka zależność, że jeżeli ten typ, który podamy, jest typem referencyjnym, to operator zwraca wyrównanie typu, do którego się odwołujemy. Czyli gdybyśmy tutaj podali referencję, to nie będzie wyrównanie referencji, czyli wskaźnika, tak naprawdę pod spodem tym jest referencja, tylko danego typu, czyli car reference to będzie tak naprawdę car. To jest taka być może gwiazdka. Jeśli jest typ tablicowy, to będzie wyrównanie pojedynczego elementu tej tablicy. To też może być takie niejasne.